Ja nie wiem, jak oni tego dokonali, naprawdę, ale udało się. Wszyscy nasi przyjaciele, my żeśmy wszyscy wiedzieli, że trzeba trzymać gębę na kłódkę. Najzabawniejsza była niania dla moich dzieci, bo ja jej powiedziałam, że to będą chrzciny. A ona mówi tak, dwudniowe chrzciny. No nie wiem, więc myślę, że no, udało się to utrzymać. Wszystkim zależało na tym, żeby właśnie ich nie wisiał na płocie. Oni sami pokazali pierwsze zdjęcie z obrączką i potem już można było wrzucać do sieci, więc śmiesznie, bo tyle, ile odsłon na Instagramie, ile milionów, Zosia miała ponad 45 milionów w zasięgu odsłon, to jest w ogóle jakieś horrendalne jakby ilości. Co tobie utkwi najbardziej w pamięci z tego wydarzenia? Pierwszy taniec. Mam ciarki. Jak mój tata prowadził Zosię do ołtarza i leciał Król Lew, no bo mój tata jest Mufasą i podkładał głos pod Mufasę i ja po prostu, ja nie wiedziałam o tym, więc po prostu wyłam. Natomiast druga to był pierwszy taniec, gdzie po prostu w pewnym momencie wystrzeliły fajerwerki, czy tam jakieś, nie wiem co to było. No, ja mam ciarki aż do teraz i tak jak oni się kochają, to jest tak piękne i ja uważam, że to jest tak cudowne, że oni się poznali właśnie nie jako 20-parolatkowie, tylko 30-parolatkowie, bo inaczej się do tego wszystkiego podchodzi.